Dzień dobry, Kacper Szczurek, witam i zapraszam na nasz cotygodniowy serwis. A w nim zaprosimy Państwa do Luszowic, gdzie otwarto nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Ponadto szef Związku Śmieciowego zdradzi pomysł na to, jak uniknąć podwyżek opłat za odbiór śmieci. Zdradzimy Państwu także, kiedy nadejdzie sroga zima. Zapraszam! Osoby, które przeszły rok temu lub później COVID-19, a wciąż odczuwają dolegliwości z tego wynikające, mogą skorzystać z rehabilitacji po-covidowej. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie zorganizował z myślą o nich takie zajęcia także w przychodni przy ulicy Kalinowej. Taki pacjent, który czuje, że COVID spowodował spustoszenie w jego organizmie, może przyjść na rehabilitację, może poprosić lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, każdego lekarza, o skierowanie na rehabilitację po-covidową. Czy ten moment, kiedy możemy zgłosić się po takie skierowanie, liczy się od wyniku testu? Nie. Kryterium przyjęcia jest rok od zakończenia leczenia COVID-a. Czyli pacjent, jeżeli był leczony w szpitalu lub nie, i nie wiem, był objęty kwarantanną, izolacją przez 10 dni, a potem jeszcze leczył się w jakiejś poradni, nie wiem, ogólnej albo w poradni pulmonologicznej na przykład, albo kardiologicznej z powodu COVID-a, to w momencie, kiedy lekarz uznał, że choroba jest zakończona lub izolacja zakończona, to jakby od tego momentu liczy się rok. Część pacjentów z tymi objawami, dolegliwościami po-covidowymi już korzystała z tego typu rehabilitacji u Państwa. Czy oni po raz drugi mogą z niej skorzystać? Nie, ci pacjenci, którzy skorzystali już drugi raz nie mogą. Zapraszamy nowych pacjentów. Program przewiduje jakby jednorazowe leczenie. Jest to leczenie, które jest długotrwałe. Cykl takiego leczenia to jest 6 tygodni. Zaczyna się wizytą wstępną, czyli taką pierwszą wizytą diagnostyczną prowadzoną przez fizjoterapeutę. Czyli fizjoterapeuta robił u takiego pacjenta krótki test jego wydolności. Ten test jest dopasowany do jego możliwości i po takim teście pacjent ma planowaną rehabilitację. Ona się odbywała 2 razy w tygodniu bądź 3 razy w tygodniu przez okres 6 tygodni. Po 6 tygodniach taki pacjent jest badany ponownie. Lekarz dostaje informację zwrotną do lekarza kierującego o postępach w leczeniu. Poprzednio ta rehabilitacja była prowadzona w przychodni na ulicy Sokoła, teraz troszkę zmieniacie Państwo zasady. Cały czas, do tej pory prowadzimy tą rehabilitację w Centrum Rehabilitacji na Kościuszki. Natomiast idąc za oczekiwaniem pacjentów, wprowadzamy zmianę i postanowiliśmy, że udostępnimy przychodnię na Kalinowej, żeby zwiększyć dostępność dla tych pacjentów i będziemy tu prowadzili taką rehabilitację po-covidową również w godzinach wieczornych. Więc zapraszamy wszystkich pacjentów, którzy z racji tego, że pracują, że nie mogą w godzinach dopołudniowych albo mają tutaj daleko na Kościuszki, zapraszamy tutaj na południe do nowo powstałej przychodni. Rehabilitacja wszelkiego typu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Czy nie ma takich obaw, że będzie tak dużo chętnych do tego, że po prostu nie będziecie Państwo w stanie we wszystkich obsłużyć? No do tej pory nie mamy takiego problemu. Ta rehabilitacja po-covidowa odbywa się jakby niezależnie od bieżących rehabilitacji. Czyli tutaj na Kalinowej prowadzimy ośrodek rehabilitacji dziennej, natomiast pacjentów na rehabilitację po-covidową zaprosimy w godzinach, kiedy ośrodek rehabilitacji dziennej zamyka dzień, kończy się praca w ośrodku i zacznie się praca dla pacjentów po-covidowych, więc będą tutaj sami ci pacjenci, tak? To będą bardzo małe grupy. Prowadzimy taką rehabilitację dla pacjentów 3-4 jednoczasowo, więc w takiej dużej sali to nie ma problemu, żeby były 4 osoby. Taka rehabilitacja trwa około 45 minut. To są ćwiczenia poprawiające wydolność, czyli ćwiczenia na cykloergometrze rowerowym, ćwiczenia na bieżni, ćwiczenia z hantelkami, ćwiczenia oddechowe, nauka prawidłowego kaszlu, ale też taka terapia w grupie powoduje, że ci pacjenci, którzy mają lęk przed wysiłkiem, którzy nie radzą sobie, ponieważ po COVID-zie obserwujemy u pacjentów bardzo duże zmiany takie psychologiczne, tak, że pacjenci mają depresję, że boją się wychodzić z domu, że boją się zarażenia. Też pandemia spowodowała to, że ludzie są w izolacji w domu. Czyli wyjście na zewnątrz, wyjście do ludzi, spotkanie się z innymi osobami i trening pod okiem personelu, który ma kontrolę na tym, co się dzieje w organizmie, tak? Badamy na bieżąco tym pacjentom tętno, badamy im wysycenie tlenem.
jesteśmy też zabezpieczeni, bo tutaj w przychodni oczywiście zawsze jest gabinet lekarski, jest gabinet zabiegowy, więc w razie czego ten pacjent jest zaopiekowany, tak? I on się nie boi pokonywać własnej słabości, tak? Kiedy wie, że jest pod dobrą opieką. Nowoczesne, wielofunkcyjne boisko powstało w Luszowicach. W tym tygodniu oficjalnie oddano je do użytku. Jest to kolejne boisko zrealizowane wspólnie z województwem małopolskim. Pierwsze było w Steli 2 lata temu. W przyszłym roku planujemy kolejne boisko przy szkole podstawowej nr 3 w Chrzanowie. Ale to też nie koniec budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej u nas w mieście, bo trwają prace już przy szkole podstawowej nr 10, gdzie wspólnie z powiatem chrzanowskim realizujemy dużą inwestycję. Tam będzie kilka różnych boisk wielofunkcyjnych plus zadaszenie lodowiska. No i też w tym roku jeszcze ogłosimy przetarg na rozbudowę ośrodka sportowo-rekreacyjnego na Kątach, gdzie odnowimy letnie baseny, na które czeka chyba większość mieszkańców Chrzanowa i zbudujemy prawdziwy stadion piłkarski, pierwszy w gminie. To boisko to chyba przez tutejszą społeczność wyczekana inwestycja. Tak, no tutaj były boiska asfaltowe, tak kiedyś się budowało. Dzisiaj budujemy boiska na bezpiecznej nawierzchni, boiska bezpieczne dla użytkowników, wielofunkcyjne, no i to jest jedno z nich. Także tego typu inwestycje będziemy chcieli realizować po kolei i w innych częściach naszej gminy. Koszty tej inwestycji wyniosły ponad 255 tysięcy złotych, z czego blisko 100 tysięcy to jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i spora część pozostałej kwoty to są nasze środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czyli to są te pieniądze z opłat przedsiębiorców za sprzedaż napoi alkoholowych. Apetyty rosną, jak się patrzy na to, co udało się zrobić i jak bardzo cieszą się młodzi ludzie. Czy jest zatem szansa na kontynuację? Jest. Jest, apetyty rosną słusznie, bo po to jest ten projekt, żeby go realizować, po to są te środki, żeby sięgać po nieskutecznie i jak widać to działa. Jest to projekt, który jest realizowany od 2019 roku, mówię szeroko o projekcie Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa i który będzie kontynuowany. Jesteśmy po pierwszym czytaniu budżetu województwa małopolskiego i już są zagwarantowane środki. Pewnie jeszcze będziemy wnioskować do zarządu o to, aby one były wyższe, bo ja mam takie wrażenie, że ile byśmy tych środków nie przeznaczyli na to, to takie potrzeby są duże w gminach, nie tylko w Chrzanowie, ale i w innych małopolskich, że jesteśmy w stanie te środki wydać. Wystarczy popatrzeć, nie wiem, czy widać, co się dzieje za mną w tym momencie, że boisko służy. Jest nowe boisko i chyba ogromna radość. No wielka radość, nareszcie go mamy. Pięknie wpisało się tutaj nasz w krajobraz ogólny, jak widać. Boisko jest wielofunkcyjne, będzie służyło nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom naszej wsi. Czyli będzie ogólnodostępne. Tak, boisko będzie ogólnodostępne, został specjalnie opracowany regulamin, w jakich godzinach będą mogli korzystać mieszkańcy Luszowic. Cieszymy się, że mamy takie właśnie nowoczesne na miarę Europy. Można grać i w koszykówkę, można zagrać w piłkę ręczną, jak również w siatkówkę. Limity w ilości odpadów bezpłatnie oddawanych na PSZOK-i zamiast podwyżki cen za odbiór śmieci. Takie rozwiązanie chce zaproponować zarząd Międzygminnego Związku Gospodarka Komunalna w Chrzanowie. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w najbliższy poniedziałek. Przetarg wprawdzie jeszcze przez kilka czy kilkanaście miesięcy w przyszłym roku, czy umowy poprzetargowej będą teoretycznie obowiązywać, natomiast różne inne opłaty idą w górę i chociażby opłata marszałkowska za składowanie odpadów również od nowego roku idzie w górę, płaca minimalna idzie w górę, więc te koszty, które ponosi związek, są coraz wyższe. My chcemy utrzymać tą stawkę, którą wprowadziliśmy w tym roku na tym poziomie najdłużej jak się da, więc zakładamy, że uda się to zrobić do końca trwania obecnego przetargu na odbiór odpadów. Uruchomiliśmy PSZOK-i. Prowadząc sami te PSZOK-i doszliśmy już do wniosku, że dochodzi do różnych nieprawidłowości w zakresie bardzo dużej ilości odpadów oddawanych przez niektórych, nazwijmy to, mieszkańców. W związku z tym jako zarząd podjęliśmy decyzję, że występujemy do zgromadzenia o to, aby wprowadzić pewne limity. Myślimy też o tym, żeby w zamian za to umożliwić takim mieszkańcom, którzy mają większy ogródek, czyli więcej odpadów zielonych, albo robią akurat w jednym roku jakiś remont czy wymianę mebli, że jeżeli przekroczą limit, żeby mogli po prostu dopłacić za te ponad normatywne ilości odpadów oddawanych na PSZOK-ów. Przeliczyliśmy, ile te odpady nas kosztują. To mówimy o cenie w granicach 80 groszy za kilogram, złotówkę za kilogram, w zależności od rodzaju odpadu, więc ktoś sobie przeliczy, że jak zawiezie
prawda, tonę no ponad normatywnego gruzu, to będzie musiał zapłacić 800 zł, ale takie kwoty my płacimy. Jakie byłyby te limity i czego by dotyczyły? Limity oczywiście byłyby na te rodzaje odpadów, na które ustawa pozwala wprowadzenie limitów, czyli na odpady poremontowe. Dzisiaj jest to tona 1000 kg. My mówimy o tym, żeby wprowadzić ograniczenie do 500. Z tym, że w ramach tego również tych ponadnormatywnych byłyby ten styropian, który jest na ten moment limit metr sześcienny, czyli gdyby było więcej niż metr sześcienny, to już by wtedy przeszlibyśmy na kilogramy. Limit chcemy wprowadzić na zielone odpady 500 kg, na również 500 kg na wielkogabarytowe, czyli meble i tam inne takie sprzęty i opony z 12 sztuk na rok do 8 sztuk na rok. Mówię cały czas, że to są limity na jedno gospodarstwo domowe, czyli jedną nieruchomość w budownictwie jednorodzinnym, no i jedno gospodarstwo, jeden lokal w budownictwie wielorodzinnym. I mówimy o limicie na okres roku właśnie. Tak, mówimy o limicie na okres roku, dlatego chcemy wprowadzić to od 1 stycznia, żeby móc objąć cały rok. Natomiast czas pokaże, czy te limity są słusznie przez nas wycenione, czy nie, wyszacowane, czy nie, czy za duże, czy za małe, więc myślę, że po przetestowaniu tego w roku 2022 będziemy mogli ewentualnie podejmować decyzję na przykład o zwiększeniu tych limitów, czy likwidowaniu. Ale czas pokaże. Wkrótce ma się rozpocząć budowa instalacji odprowadzającej wodę ze zbiornika Skała na chrzanowskim osiedlu Fablok do pobliskiego potoku. Ma to zapobiec ewentualnemu przepełnieniu zbiornika. Pracę zleciła gmina. Wyłoniliśmy wykonawcę tego zadania. Przystępujemy już do prac związanych z właśnie wykonaniem tego kanału, który spuści część wody, obniży poziom wody w Skale, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu podtopieniu szkoły. I jeżeli żadne okoliczności nie staną na przeszkodzie, planujemy w tym roku to zadanie zakończyć. Z technicznego punktu widzenia, jak ma wyglądać tego typu przepust? No będzie to kanał, rurociąg z rur PCV FI 315 i 160, 5 studzienek FI 1000, jeden osadnik 1500 i przejście pod kolektorem istniejącym syfonem. Czy to będzie wkopane w ziemię? Nie będzie tego widać? Będzie wkopane średnio na głębokość 4 metrów. Także jest to taka praca dość ciężka. Myślę, że zda to egzamin. Czy ta woda cały czas się podnosi? Są jakieś ostatnie pomiary tutaj? Od jakiegoś czasu zaczęła się obniżać. Nieznacznie, ale się obniża. Czyli przepust jest jakby tylko dodatkowym tutaj narzędziem, które ma zabezpieczyć przed ewentualną zmianą sytuacji z powrotem do tego, że woda będzie jej przybywać. Zgadza się. Nie można liczyć, że ona naturalnie się obniży, bo jesteśmy pewni, że to nie nastąpi. Poziom wód na terenie Chrzanowa niestety wzrasta. Wraca on do poziomu sprzed dziesiątek lat po zakończeniu eksploatacji kopalni Trzebiąka. I ten poziom, on się wahać będzie. Kilka centymetrów w górę, w dół, ale na pewno nie wróci do poziomu takiego, żeby woda w Skale zniknęła. Przypomnijmy, ten przepust będzie wykonany ze zbiornika do? Do potoku Chechło. Będzie szedł tu po terenie szkoły? Nie. On biegnie poza szkołą, pod drogą wjazdową do szkoły i następnie wzdłuż ogrodzenia w kierunku Chechło. Tylko do końca listopada można złożyć wniosek o 300+. Zainteresowani mogą to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną. Szczegóły w naszym materiale. Tylko do końca listopada można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start. Są to środki na wyprawkę szkolną. Od tego roku świadczenia przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić przez platformę usług elektronicznych ZUS, przez portal Empatia albo przez bankowość elektroniczną. Do tej pory małopolskie oddziały ZUS wypłaciły w ramach programu Dobry Start niemal 120 milionów złotych,
które trafiły do rodziców 400 tysięcy dzieci. W całej Polsce było to 1 200 000 000 zł dla 4 300 tysięcy dzieci. Przypomnę, że tak zwane 300+ przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat, jeśli dziecko jest z niepełnosprawnością. Wszelkie informacje o złożonym wniosku można znaleźć na platformie usług elektronicznych ZUS, nawet jeśli wniosek był składany przez portal Empatia lub też przez bankowość elektroniczną. Świadczenie jest wypłacane od tego roku na rachunek bankowy. Choć do kalendarzowej zimy jeszcze niespełna miesiąc, to na pierwszy śnieg nie trzeba będzie długo czekać. Jak informuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już na przełomie listopada i grudnia za oknami może być biało, ale nie na długo. Prawdziwa zima ma pojawić się dopiero końcem grudnia. Tegoroczna zima według prognoz długoterminowych ma być taka, jaką pamiętamy z lat poprzednich. Tu mam na myśli to, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że spadnie śnieg i jeszcze większe prawdopodobieństwo, że jeżeli ten śnieg spadnie, to się utrzyma. Czyli pokrywa śnieżna może się pojawić, co za tym idzie, będzie można ulepić bałwana, będzie można korzystać z białego szaleństwa, szczególnie w górach. Ale tutaj mała uwaga, śnieg ten, jeżeli wystąpi, to największe prawdopodobieństwo, że jednak wystąpi w grudniu oraz w styczniu. Co prawda, w najbliższych 2 tygodniach może pojawić się pewien epizod zimowy w Polsce na przełomie listopada i grudnia. Może spaść temperatura nawet poniżej minus 10 stopni Celsjusza w nocy właśnie w województwie małopolskim. W dzień te wartości będą około zera. Spaść może też pierwszy właśnie śnieg, ale wychodzi na to, że on nie utrzyma się długo. Po tym epizodzie ma być znowu cieplej i dopiero później pod koniec grudnia i w styczniu wówczas ma być nieco chłodniej i te temperatury spowodują, że śnieg, który spadnie, a ma padać, może się utrzymać dłużej. Według prognoz styczeń ma być miesiącem chłodniejszym, szczególnie w południowej części kraju. Tutaj temperatury mogą być niższe od normy, czyli możemy spodziewać się spadków temperatury nawet do wartości poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Według takich analogicznych prognoz to nawet minus 30 może się pojawić. Dodatkowo właśnie może być nieco więcej opadów, czyli jeżeli spadnie ten śnieg, to może go być całkiem sporo. Wysoko w górach może napadać nawet powyżej 2 metrów. Luty wychodzi na to, że będzie całkiem normalny jak na ten miesiąc, więc ta pora zimowa powinna się utrzymać po styczniu. Natomiast marzec, no tutaj prognozy mówią, że początkowo będzie on chłodniejszy, ale druga część może być cieplejsza i wtedy możemy spodziewać się roztopów, wówczas możemy spodziewać się wyższej temperatury, no i wezbrań w rzekach. Uwaga właśnie, jeżeli chodzi o rzeki, ponieważ przy takiej prognozie mogą pojawiać się zjawiska lodowe. Zjawiska lodowe są niebezpieczne, śryż, później całkowita pokrywa lodowa, a na koniec kra, więc na pewno w tym okresie będzie trzeba uważać. Coraz zimniejsze dnie i noce mocno odczują także bezdomne zwierzęta. W gminie Chrzanów niestety jest ich sporo. Nie przechodźmy koło problemu obojętnie, pomagajmy, apelują organizacje opiekujące się bezdomnymi czworonogami. Przykładem takich pozytywnych działań są działkowicze z ogródków przy ulicy Partyzantów. Jeśli chodzi o koty wolnożyjące, możemy zapewnić im schronienie w postaci budek styropianowych, ocieplonych oczywiście od środka słomą i zabezpieczonych na zewnątrz, no chociażby jakąś folią, gumolitem, czymkolwiek, żeby po prostu te budki nie przemakały, a w środku było kociakom ciepło. Warto chyba też dokarmiać zwierzęta w takiej sytuacji. Dokarmianie jak najbardziej. Dobrze by to było, jakby to było dokarmianie stałe. Zwierzęta się uczą, zwierzęta czekają. One mają super zegar swój ustawiony i dobrze wiedzą, o której godzinie będą karmione, więc warto, żeby ich po prostu nie zawieźć. Dużo sytuacji mamy takich, że właśnie na zimę odzywają się ludzie, że nagle znaleźli kota, który gdzieś tam nagle jest, szuka jedzenia i co z nim zrobić. Wtedy jest trochę problem, no bo nie wiemy, czy to jest kot czyjś, porzucony, czy wolno żyjący, a po prostu kot, który szuka jedzenia, no bo nagle przestał być karmiony, tak. Mamy przypadek karmienia na działkach,
kotach, które panie świetnie dokarmiają kociaki przez całą zimę, przez lato działkowicze mają dyżury, który w dany dzień przychodzi i karmi. Jest to super przykład, godny po prostu naśladowania. Bardzo dużo ludzi tu chodzi, bo dokarmia i kotki, i ptaszki, wszystko nosimy, żeby dbamy o te zwierzęta, co tu się znajdują na działce. Jest bardzo ich dużo. Wszyscy są zainteresowani, 140 działek, to każdy coś tam, jakąś budkę na zimę ma zrobioną dla kotów, zabezpiecza. Te koty już nawet chyba zyskały imiona. Tak, każdy jedny ma tam imiona. Ja na nie wszystkie mi po wsi nogi, bo już pomyliłam sobie ich imiona, ale są takie, że normalnie chodzą za tymi opiekunami, co najbardziej karmią. Mają stałe godziny, mamy taki podział, kto kiedy przychodzi, żeby nie głodowały przez zimę. Także wymieniamy się, jak ktoś nie może być, to dzwonimy. Słuchaj, nie będę dzisiaj tych nakarm. Bywa też tak, że jeżeli widzicie Państwo, że coś złego się dzieje z kotem, to trafiają do weterynarza. Tak, tak. Jak tam też ostatnio nam jeden zachorował, no to już wczoraj pani działkowiczka jedna już poszła, do weterynarza, bo mam stół obok, no i tam także jest leczony na bieżąco. Tak samo sterylizację też bierzemy, ponosimy koszty jako działkowicze wszystkiego, dbamy o te nasze zwierzaki, co tu mamy na działce. Wszystkie te stowarzyszenia, co mają działki, każdy tam zakątek, co można, to tam wyłoży, tam siankę kupić, żeby one miały ciepło, przezimowały. Przecież myśmy mieli w zeszłym roku na zimę 5 małych maluchów 3-miesięcznych, przezimowały, ani jedno nie chorowało, ani nic. Także pani ze schroniska oceniły, że dbamy o te nasze zwierzątka. Jak coś nie wiemy, to dzwonię, się pytamy. Cygino! Podejście pań z działek jest rewelacyjne i naprawdę godne naśladowania, więc dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy pokazać, że jeżeli się chce, to się da. Generalnie problem chyba bez pańskich zwierząt nie maleje w ostatnim czasie. Niestety w tym roku jest bardzo dużo kotów. Od 10 lat, jak pomagam zwierzętom tutaj na terenie gminy Chrzanów, w życiu nie widziałam takiej skali bezdomności. Większość osób twierdzi, że jednak to jest przyczyna troszkę też COVID-u, który ludzie kiedy siedzieli w domach, poadoptowali zwierzęta, potem zapomnieli ich po prostu wysterylizować i naprawdę w schronisku w Krakowie było w takim najgorszym momencie ponad 400 kociąt, więc to jest skala ogromna, tak. Jeśli chodzi o schronisko Psie Pole w Racławicach, no to ilości sięgały nawet 100 kotów. Mamy warunki, myśleliśmy o tym, to odpowiedzialnie można takie zwierzę adoptować, tak? Oczywiście, adoptować jak najbardziej. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska, zawsze jest proponowana ta sterylizacja. Jeśli nie, też można się zgłosić do gminy i wtedy ta sterylizacja za to, że to zwierzę zostało adoptowane, jest refundowana, tak? Więc my też zawsze pomożemy, jeśli kogoś po prostu nie stać, a chce takie zwierzę gdzieś przygarnąć. Ważne jest to, że jakby naszą misją wolontariatu nie jest to, żeby wyręczać też ludzi, ale bardziej edukować i pokazać, że można samemu. Jak dać przedmiotom drugie życie i niczego nie marnować? Tego uczono podczas warsztatów ekologicznych w Chrzanowskiej Bibliotece, zorganizowanych przy współpracy z firmą Veolia. Z racji 62. rocznicy podpisania deklaracji praw dziecka, firma Veolia przy współpracy z fundacją Veolia Energia Polska zorganizowała warsztaty na terenie biblioteki i w ramach tych warsztatów chcieliśmy zachęcić i pokazać dzieciom, jak można żyć w tej ideologii w tej chwili zero waste, czyli bez śmieci. To się opiera tak naprawdę na takich 5 filarach, żeby przede wszystkim używać ponownie, rozsądnie gospodarować całym materiałem, który kupujemy tak naprawdę, no i produkujemy tych śmieci. Dużo ludzi, dużo dzieci, dużo rodziców, wielu rodziców, mam nadzieję, że zadowolonych, skorzystali w sumie z 8 stanowisk warsztatowych, każde dedykowane innemu tematowi, każde prowadzone przez inną osobę, wszystko wokół tematów eko, oczywiście dostosowanych do odbiorcy, do najmłodszego odbiorcy. Co można było zrobić na takich warsztatach? Były m.in. warsztaty dietetyczne, gdzie można było spróbować przepysznych, zdrowych koktajli, gdzie dzieciaki mogły się dowiedzieć o tym, jak kupować, żeby nie marnować, co jest ważne przy wyborze pożywienia, przy zakupach. To było jedno stanowisko. Kolejne to dr Wow, czyli pan Piotr Kozara, który przyjechał do nas z Krakowa i który nauczył dzieci i rodziców, bo to akurat były stricte rodzinne warsztaty, jak skonstruować domki dla owadów, tak żeby im pomóc przetrwać zimę. Fantastyczne produkty powstały, przepiękne domy. Rodzice z dziećmi dumni wychodzili ze swoimi dziełami z biblioteki.
kolejne stanowisko, no to woskowiki, czyli takie specjalne materiały, w 100% ekologiczne, bawełniane, pokryte cieniutką warstwą naturalnego wosku pszczelego, który zabezpiecza przed bakteriami, wirusami, grzybami i pozwala na przykład zastąpić w kuchni kompletnie nieekologiczną folię spożywczą, folię aluminiową, albo na przykład zawinąć dziecku kanapki do szkoły w taką woskowikę. Ona jest zdrowa, ekologiczna, wielokrotnego użytku. Świetny pomysł na warsztaty, uważam. I zresztą miejsce, stanowisko popularne podczas tego spotkania. Kolejny przykład to były ekologiczne, bo wypełnione kaszą pęczak, bożonarodzeniowe krasnale. I jeszcze jedna rzecz, nasza wielkoformatowa gra planszowa z wykorzystaniem robotów, fotonów, podczas której dzieci uczyły się, jak segregować śmieci. Generalnie klasyczny przykład na to, że poprzez zabawę możemy edukować. Zdecydowanie. Cel był zresztą taki. To nie była pierwsza akcja i mam nadzieję, że nie ostatnia w gminie Chrzanów tego typu. Tak, oczywiście, to nie tylko w gminie Chrzanów, ale to w całej Polsce, bo to była akcja skierowana w tej chwili do Łodzi, Poznania, Świdnika i Chrzanowa i jak najbardziej będziemy tego typu akcje cały czas promować, cały czas będziemy realizować, ponieważ nasza firma dosyć mocno czuje się odpowiedzialna społecznie, jeżeli chodzi o naszą działalność też, ale też o środowisko to lokalne. Policja poszukuje napastników, którzy kijami bejsbolowymi poturbowali kobietę. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 63-latka zawodowo związana jest z Urzędem Skarbowym. Nie wiadomo jednak, jakie były motywy sprawców. W poniedziałek przed godziną 7 rano dyżurny Chrzanowskiej Komendy otrzymał zgłoszenie z numeru alarmowego o zdarzeniu na ulicy Pogorskiej, gdzie według informacji w pobliżu garaży miało dojść do zaatakowania 63-letniej mieszkanki Chrzanowa. Jak ustalono na miejscu, kobietę zaatakowały dwie osoby ubrane w ciemne kominiarki. Osoby te miały przy sobie również drewniane pałki, którymi poturbowali kobietę. 63-latka została zabrana przez pogotowie ratunkowe do Chrzanowa i po opatrzeniu jej ran przybyła do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, złożyła stosowne i obszerne zawiadomienie. Trwają czynności mające na celu zatrzymanie sprawców. Czyli atak nastąpił rano, gdy ona znajdowała się w tym miejscu? Atak nastąpił przed godziną 7 rano, gdy kobieta wyszła ze swojego miejsca zamieszkania i udawała się do garażu. Czy wiadomo, jakie mogły być przyczyny tego ataku? Policjanci, którzy działali na miejscu w poniedziałek, dokonali wszelkiego rodzaju zabezpieczenia śladów. Dla dobra dochodzenia nie podajemy informacji. Ci mężczyźni byli zamaskowani, czyli nie można ich było rozpoznać w żaden sposób? Z informacji, które posiadamy, mężczyźni bądź kobiety, osoby te, które zaatakowały 63-latkę, nie mówiły. Miały ubrane na sobie kominiarki, więc identyfikacja takiej osoby na pewno zajmie nam więcej czasu. Dwieście zgłoszonych prac, niesamowita kreatywność i 12 nagród specjalnych. Mowa o konkursie ekologicznym Miś z Odzysku, który zorganizował MOXIR w Chrzanowie we współpracy z firmą Unimetal Recycling. To kolejna odsłona konkursu na Misia z Odzysku. Jest to konkurs ekologiczny i w tym roku padł rekord. 200 miśków dotarło do Domu Kultury. Misie przepiękne i oczywiście zrobione z odpowiednich materiałów. Bardzo dużo rzeczy, które można oczywiście poddać recyklingowi. Bardzo wiele rozmiarów, od maleńkich misiów po naprawdę ogromne, takie ponadmetrowe. Formy płaskie, formy przestrzenne. Naprawdę przyszły wspaniałe prace. Czyli jakie konkretnie materiały musiały być wykorzystane, żeby wziąć udział w konkursie i zrobić takiego misia? Plastik, papier,
metale, wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie segregować i recyklingować. Był naprawdę trudny wybór, ale przede wszystkim patrzyliśmy na jakość wykonania tych miesiów, ponieważ one wszystkie oczywiście spełniły regulaminowe wymagania. Natomiast patrzyliśmy na pomysłowość, na to, jaką mają formę, czy dużo pracy i czasu zostało poświęcone, żeby takiego miesia stworzyć. Dzieci otrzymały przepiękne nagrody, które zostały ufundowane przez naszego partnera Unimetale Recycling. Mamy nadzieję, że za rok będzie więcej prac i jeszcze więcej nagród do rozdania. Dwa cenne sztandary powróciły do Chrzanowskiego Muzeum z konserwacji. Eksponaty były już w tragicznym stanie. Teraz znów będzie można pokazywać je zwiedzającym. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Chrzanów udało się przeprowadzić konserwację dwóch sztandarów. Sztandaru Bractwa Górników z 1890 roku i chorągwi kościelnej Józefa Paterskiego z 1846. Sztandary po kilku miesiącach powróciły z konserwacji z pracowni w Krakowie. No i oczywiście ich wygląd zupełnie się zmienił. Ich stan zachowania jest już bardzo dobry, a nie zły. Te prace trwały kilka miesięcy, były dosyć żmudne, konserwatorzy się napracowali, ale sztandary zostały uratowane. To nasze dziedzictwo, nasze lokalne dziedzictwo, także dziedzictwo naszych przodków. Ten stan zachowania naszych muzealiów był już faktycznie kiepski. Sztandar, który jest za mną, rozsypywał się dosłownie w rękach, ten płat jedwabny się kruszył, został wzmocniony specjalną taką podkładem, krepeliną, zostały naszyte łaty, aplikacje w postaci na jednej stronie Świętej Barbary, to ta postać za mną, i z drugiej strony Matki Boskiej, także jedwabne, malowane na jedwabiu się rozsypywały, w złym stanie były także obszycia, w związku z tym to była tak naprawdę ostatnia deska ratunku, ostatnia chwila, żeby ten sztandar przetrwał dla następnych pokoleń. Jego stan zachowania był faktycznie już tragiczny. Wielokrotnie słyszeliśmy w różnych okresach historii Polski, że właśnie dla walczących, dla różnego rodzaju ugrupowań ratowanie sztandaru było punktem honoru. Te sztandary rzeczywiście miały ogromne znaczenie. Tak, to był taki symbol, pod którym gromadziły się różne grupy. W tym wypadku Bractwo Górników, w przypadku chorągwi przypisywany Józefowi Paterskiemu, ten sztandar także miał znaczenie dla walczących, ponieważ według tradycji, według legendy przekazywanej z pokolenia na pokolenie z tą chorągwią, która była chorągwią kościelną, pierwotnie Józef Paterski zdobywał ze swoim oddziałem chrzanów, zdobywał posterunek żandarmerii w czasie takiego zrywu powstańczego w 1846 roku właśnie. Sztandary odnowione, a jest taka szansa, że zobaczą je w tym wspaniałym stanie także mieszkańcy. Na początek będzie prezentacja online, ponieważ tak ją zaplanowaliśmy w projekcie w roku ubiegłym. Nie wiedząc, jaka będzie sytuacja epidemiologiczna, zaplanowaliśmy prezentację właśnie w internecie. Może i dobrze, bo dotrze ona, myślę, do większej grupy odbiorców w każdym wieku. Będziemy pokazywać sztandary w stanie przed konserwacją, w trakcie prac, jak wyglądały poszczególne etapy, jak sztandary wyglądały rozebrane na części, mówiąc językiem potocznym, i jak wyglądają po konserwacji. No i teraz dla takiego odpoczynku trafią one tak naprawdę do specjalnie dedykowanych dla nich opakowań, do pudeł specjalistycznych i do magazynu. Natomiast będą oczywiście eksponowane w przyszłości na wystawach czasowych. Mamy nadzieję, że sytuacja wróci do normy i będzie można pokazywać je szerszej publiczności. W przyszłym roku planowana jest wystawa cechowa, w związku z czym ten sztandar, który jest za mną, na pewno na niej zaistnieje. Młoda poetka Antonina Tosiek przyjechała na spotkanie grupy twórczej Cumulus. Poznanianka zaprezentowała w Chrzanowie wiersze z debiutanckiej książki Storytelling. Ja się nazywam Antonina Tosiek i jestem debiutantką poetycką. Napisałam książkę, która się nazywa Storytelling i została wydana przez Biuro Literackie w lutym tego roku. I tak tu trafiłam w związku z tą książką, a jestem z Poznania i rdzennie, i zawodowo, i twórczo.
Dla mnie fascynacja kulturą ludową przyszła najpierw. Dzięki babci właśnie, dzięki temu, moja babcia jest z Kresów i była wysiedlona pod koniec wojny na ziemię odzyskane na zachód. I ona przynosi w sobie niesamowitą taki zasób w ogóle pamięci ludowej, pamięci ludowych pieśni, przypowieści, ale też takiego konglomeratu kulturowego trochę z pogranicza tożsamości żydowskiej, ukraińskiej i polskiej, bo to było takie miejsce na świecie, które to w sobie łączyło taką triadę. No i to było we mnie wtedy bardzo, bardzo istotne i bardzo żywe, bo dużo czasu spędzałam z babcią, dużo czasu spędzałam w Kcyni, czyli w tej miejscowości, skąd jest moja mama i gdzie mieszka moja babcia. No a potem do tego przyszły jakieś takie fascynacje bardziej lekturowe, więc wpadłam we wszystkich, nie wiem, w każdego Mariana Pilota i Wiesława Myśliwskiego i w liceum to było dla mnie takie fundamentalne doświadczenie lekturowe, a potem przyszły studia. Przez przypadek znalazłam pamiętniki chłopskie w antykwariacie i stwierdziłam, że to jest coś, czym chciałabym się zajmować naukowo. A poezja trochę tak na drugą nóżkę poszła. Trochę z drugiego toru, ale kompatybilnie z całym pomysłem. Ja sobie pomyślałam swoją książkę w taki sposób, żeby ona opowiadała o wsi głównie w latach 90., czyli tej takiej wsi pobalcerowiczowskiej, po przełomie 89 roku, po transformacji, tak, czyli po likwidacji PGR-ów, po właściwie prywatyzacji większości spółek państwowych, które dawały pracę i chleb ludziom na terenach peryferyjnych, a wieś lat 90. została w kulturze spetryfikowana okropnie pejoratywnie, bardzo często przemocowo, w sposób przekłamany, jakiś taki, nie wiem, pełen przemocy, pełen okrucieństwa, ale też takiej zwykłej głupoty. A ja chciałam trochę opisać to, jak ta wieś i z moich badań, i z moich doświadczeń, i z rozmów, które przeprowadzałam tak naprawdę w latach 90. chyba wyglądała bardziej tak, a nie w taki sposób. No i też chciałam zrobić taką próbę jakiegoś wykreowania nowego języka o folklorze. Nie ma czegoś takiego już dzisiaj jak prawdziwy folklor i prawdziwa kultura ludowa. Wszystko jest pewną uzurpacją kultury ludowej, bo się zhegemonizowaliśmy zupełnie i to się wszystko ze sobą połączyło. Więc ja chciałam trochę popracować nad takim językiem, który byłby jednak własnością peryferii, ale biorąc pod uwagę to, że kultura ludowa i myślenie o kulturze ludowej w takich bardzo wyabstrahowanych terminach jest już trochę utopijne. Czyli jak to zrobić, żeby być ze wsi i żeby pochodzenie było dowartościowane, to z jednej strony, ale nie w taki arkadyjsko zupełnie osobny, też taki upupiony sposób. Babcia ją kiedyś nazwała Alaska. Pytaliśmy babciu, co to za imię dla krowy? A ona mówiła, nie wiem, ładne. I patrzy tak, jakby wiedziała, że o niej. Liże Alaska swoje pierwsze ciele. Język ma długi i prawie purpurowy, jak prawdziwy język matki. Moja mama zawsze mówiła, że cielakom miło dotykać języków. Wkładać dłoń do szorstkiego pyska, a one wtedy są i są. Patrzymy na niego przez próg. Nie wstaje, mówimy babci, a już powinien na własne kopyta, chude, chwiejne nogi. Wstanie, mówi babcia, bo żyć przecież chce. Dwie noce żeśmy przy nich siedzieli, jak się rodzić miał, to wie, że chciany na świecie czekany. Wszyscy przychodzili zaglądać i psy, i ptaki. Mówili, weźcie go stąd, wynieście od niej tej Alaski, ona mu wstawać nie daje, taka z niej matka. A babcia im mówiła, zostawcie. On bardziej jej jest niż ziemi. Na razie odbiór książki jest raczej pozytywny. Najbardziej się cieszę właśnie z takich okazji jak ta tutaj, czyli kiedy mogę pojechać gdzieś poza szlak krakowsko-poznańsko-warszawski, gdzie są zawsze ci sami ludzie. I z tą książką trochę pogadać o tej książce i tą książką pogadać w innych miejscach, w takich miejscach, w jakich chciałam, żeby ona działała. A rok nagrodowy i rok taki, kiedy się omawia książki z zeszłego roku, dopiero przyjdzie, więc zobaczymy, co to będzie. Mnie dużo bardziej interesuje to, że zwrot ludowy działa po prostu jako jakaś matryca myślenia. I nawet jeżeli ona mojej książce zaszkodzi, to już to wiele razy podkreślałam, no to trudno. Najważniejsze, żebyśmy, no nie wiem, jakoś sobie pootwierali głowy na to, skąd jesteśmy, jacy jesteśmy i dlaczego to takie kosmicznie dziwne, że zapomnieliśmy o tym na kilkadziesiąt lat.
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie zaprasza na szczepienie przeciw COVID-19. Istnieje możliwość zaszczepienia się pierwszą, drugą i trzecią dawką szczepionki. Rejestracja odbywa się na trzy sposoby: poprzez internetowe konto pacjenta, całodobową infolinię lub rejestrację w przychodni. Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie ZLA. Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy częściej chorujemy. Warto więc pomyśleć o zaszczepieniu się przeciwko grypie. Można to zrobić w punkcie szczepień ZLA, również odpłatnie. W pakiecie płatnym jest szczepionka, usługa i konsultacja lekarska kwalifikująca do szczepienia. Rejestracja pod numerem telefonu 32 610 00 49. W ubiegłą sobotę działacze i biegacze KS Kościelec Chrzanów uroczyście zakończyli i podsumowali sezon startów. W naszym klubie mamy tylko dobre sezony, także oczywiście 2021 rok, pomimo tego, że nie zapowiadał się jakoś rewelacyjnie, to jednak jeśli chodzi o wyniki sportowe i sprawy organizacyjne, wyszły nam bardzo dobrze. Jestem zadowolony z tego. Ponieważ my praktycznie mieliśmy głównie młodzików, więc dla nas najważniejsze są wyniki z Pucharu Najmłodszych, imprezy rangi Mistrzostw Polski. Tutaj zdobyliśmy 3 medale, 2 indywidualne i 1 w sztafecie. I w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików tutaj zdobyliśmy 5 medali, praktycznie no wszystko, co było do ugrania. Poza tym no sporo też medali, jeśli chodzi o indywidualne i klubowe Mistrzostwa Polski. Z tym, że tutaj również dorośli zawodnicy te medale zdobywali. W kategorii 14, bo na Mistrzostwach Młodzików jest tylko jedna kategoria, zdobyliśmy złoto w sztafecie męskiej i brązowy w sztafecie męskiej, a w kategorii damskiej srebro. Także to był największy sukces i największa, można powiedzieć, niespodzianka taka miła na koniec praktycznie tego sezonu. Którzy z zawodników spisywali się w tym roku najlepiej? Trudno to mi szczególnie wyróżniać jakąś osobę. Bardzo mocno mamy kategorię 12 dziewcząt i tutaj tak naprawdę to jest 5 dziewcząt, one tak rywalizują między sobą, że podciągnęły bardzo wysoko poziom i stąd tutaj medal Małgosi Wali, świeżej zawodniczki, która po roku czasu trenowania już zdobyła medal na najważniejszej imprezie. Jeśli chodzi o wyniki, to bym tutaj szczególnie wyróżnił Antka Chodleckiego, który wraca po kontuzji do formy, zdobył indywidualnie 2 medale i w sztafecie oprócz tego jeszcze zdobył kolejne 2, także bardzo, bardzo dobrze. Wspominał Pan o seniorach. Poza trenerem jeszcze ktoś doszedł do tej grupy? Tak, doszli do nas rodzice zawodników i oni są już zawodnikami startującymi w zawodach i już zaczynają piąć się w górę i pierwsze sukcesy już nawet w Mistrzostwach Polski. Miejsce w drugiej dziesiątce, tam mamy panów w kategorii M40, 3 panów. Bardzo ładnie sobie radzą i myślę, że to jest też prognostyk dla klubu, że i ci panowie zostaną, bo widać, że połknęli bakcyla, ale również, że ich dzieci będą dłużej w klubie trenować. Mi również jest łatwiej organizować czy treningi, czy wyjazdy na zawody. Jak wspólnie się jedziemy, to jest kwestia no, i lepszej opieki, a poza tym również, czy organizacja transportu. Tutaj korzystamy z pomocy rodziców. Bardzo dużo pomagają, tak samo przy organizacji zawodów, także no tylko się cieszyć. Natomiast tutaj planujemy, ciężko bo nam było prowadzić nabór, w takim roku pandemicznym jest ciężko z naborem w szkołach, ale planujemy w najbliższym czasie, jak zwykle na bazie szkoły podstawowej nr 8, przeprowadzić nowy nabór w klasach drugich i trzecich. Już mamy tutaj pewne ustalenia. Myślę, że od ferii zimowych rozpoczniemy taką akcję i mam nadzieję, że z tego coś się urodzi. Jacyś nowi zawodnicy pozostaną w naszym klubie. Ilu obecnie zawodników liczy klub? W sumie trenowało w tym roku 17 zawodników. Takich, którzy regularnie trenują, to jest 13 osób. Ta czwórka to tak, niektórzy mieli problemy zdrowotne, kontuzje, niektórych na chwilę wyłączały, ale ta 13 to była taka mocna, która zawsze startowała w zawodach. Za nami pierwszy etap eliminacji młodzieżowych mistrzostw Polski U15 w futsalu. W hali ZSTU w Trzebini rywalizowało 5 zespołów. Do kolejnej rundy awansował gospodarz turnieju MKS Trzebinia.
Jest to na pewno dla nas duży sukces, ponieważ chcieliśmy spróbować, chcieliśmy zobaczyć, jak chłopcy będą wygrać w swoim tak naprawdę debiucie na hali. Pierwszy mecz z Wierzbołęką-Wierzbno zremisowaliśmy 1-1 mimo prowadzenia 1-0, przegraliśmy ze Słomniczanką 1-4, bo troszeczkę za bardzo się odkryliśmy, zwyciężymy z Sopkiem 5-3, no i ostatecznie też ten wynik z Fablokiem 5-2. I wyszliście z którego miejsca? Z miejsca drugiego, ponieważ bezpośrednie spotkanie z Sopkiem wygraliśmy. Było 13 grup w Polsce, w zależności od terytorium. Po 4, po 5 drużyn brało udział, no i w zależności gdzie były 4 awansowały 3, gdzie było 5 awansowały 4 dalej. Formuła się zmieniła, bo zawsze były 2 etapy eliminacji, awansowały po 2 drużyny i te turnieje były, że tak powiem, mocne i te drużyny tak się naprawdę bardziej spinały. Tutaj te mecze tak naprawdę nie było fauli, ponieważ no, drużyny grały na luzie, bo tak naprawdę jedno zwycięstwo gdzieś wystarczyło do awansu i nie było przedłużonych rzutów karnych. Czy ciężko przejść z trawy? No ciężko, no, tak naprawdę no, niedawno skończyliśmy ligę i od razu musieliśmy przeskoczyć na halę. Trenujemy tak naprawdę na pełnowymiarowej hali raz w tygodniu, to jeszcze w niedzielę, ponieważ jest no, wszędzie obłożona. Jakie aspiracje na te kolejne etapy, jeśli chodzi akurat o tą grupę U15? No, chcemy na pewno przejść etap drugi, no a apetyt rośnie w miarę jedzenia, no i walczymy dalej. No. Czy już wiadomo, z kim się spotkacie w drugim etapie? Tak, spotkamy się z zapleczem pierwszej ligi, no, z aspiracjami na ekstraklasę BZF Bochnia. Zagramy z rywalami z naszej grupy teraz, z Wierzbowianką Wierzbno i Słomniczanką Słomniki. To nie są jedyne eliminacje, będą również eliminacje chociażby drużyny U19 również. Zgadza się, U19 pierwszy turniej, gospodarzem jesteśmy my na Halina Kopalni w Czebini, tam już zespoły, bym powiedział, mocne. Kiedy finały? Finały w lutym dopiero, ale tam jeszcze daleka droga, także spokojnie, tu jeszcze U15 mamy drugi etap, miejmy nadzieję, że trzeci i potem finał. I jeszcze zaproszenia. 4 grudnia odbędzie się chrzanowski kros Świętego Mikołaja. Już można zapisywać się na to wydarzenie. Bieg odbędzie się w rejonie osiedla Niepodległości i wystartuje o godzinie 11. A teraz zaproszenia do Kina Sztuka w Chrzanowie. Najmłodsi widzowie mogą tam obejrzeć kinową wersję przygód Pszczółki Mai. Natomiast dla dorosłych głośny ostatnio film Dziewczyny z Dubaju w reżyserii Marii Sadowskiej. I to już wszystko w dzisiejszym programie Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszych kanałów na YouTube i profilu Facebook, gdzie na bieżąco umieszczamy najnowsze informacje. W sieci kablowej z podsumowaniem tygodnia pojawimy się jak zwykle w piątek o godzinie 17. W imieniu całej redakcji życzę Państwu spokojnego weekendu i do zobaczenia.